Moi drodzy, właśnie dotarliśmy do najdalszych zakamarków kanału Nexus, jaki kiedykolwiek widzieliście. Właśnie przed chwilą opowiedziałem, to mówię do Nexus Live, ale opowiedziałem o tym, jak kiedyś, dawno temu zrobiłem jakiś film przed premierą Wrath of the Lich King, gdzie odkryłem taki addon, który pokazywał mapę, bo ta mapa, którą tutaj widzicie, teraz mam akurat addona zainstalowanego, ale ta mapa była dostępna, ale jak wszedłeś w poszczególne tereny, to one były zakryte. Wiecie, jak są nieodkryte tereny. Ja znalazłem addon wtedy, przed premierą WoTka, dawno temu, i byłem tak podjarany tym, że ja myślałem, dla mnie, że to było jakieś turbo odkrycie niesamowite. I zrobiłem film, w którym nagrałem, moi drodzy, w 360p. To jest mój pierwszy film, jaki załączyłem na kanale, moi drodzy, i znaleźli go. Moi drodzy, 5 listopada 2008 roku. Jaki to jest iceberg. Jaki to jest iceberg. Moi drodzy, to jest moja postać, to jest Nexus. W 2008 roku miałem full merciless gear. Miałem peta, który nazywał się Pety. To jest, to, tak, ja grałem w 4x3 wtedy. Miałem taki monitor 4x3. Moje skille, zobaczcie, jak wyglądały moje skille tutaj. To mój pasek skilli. Miałem tu jakieś ustawione. Grałem w Marksmanie, z tego co widzę. Miałem jakieś spodnie tutaj. Nawet tu mam mercilessowe rzeczy. Ale jazda, zdobyłem mounta na pewno tutaj widzę. Miałem mounta szybkiego. Nie, to był wolny mount? Czy szybki mount? To był wolny chyba mount. Tak mi się wydaje, że to była wolny mount, bo one mają chyba... Chociaż to był szybki mount? Już nawet nie wiem. 5 listopada. Miałem 70 level. Moi drodzy, kiedy była premiera Wrath of the Lich King? Wrath of the Lich King 2008 premiere. Premiere. 13 listopada był... 13 listopada, zobaczcie. 8 dni przed premierą Wrath of the Lich King ten film został nagrany. I ja go wrzuciłem na kanał Nexosyse, który ma... To jest jeden film, który tu wrzuciłem. Explored Map of Northrend. Patrzcie, jest tutaj nawet opis, jaki mam. It's a Explored Map of Northrend using Cartographer Addon 302 Patch. Jeszcze game scamem to robiłem. Dobra, zobaczmy. Ja coś mówiłem w ogóle? Patrzcie, jakie machanko. I patrzcie, co ja tu zrobiłem. Tak jest. Ja to wziąłem i pokazałem każdy region odkrytej mapy na GameCam. O mój Boże. To jest ja to muszę zachować gdzieś, ja muszę ten film ściągnąć. To jest mój najstarszy film opublikowany i to jest chyba najstarszy dowód na to, że moja postać istnieje, bo straciłem wszystkie moje screenshoty. I teraz ja pokazuję właśnie ten kartograferem, jak tutaj to robiłem. A Explored, moi drodzy, no nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele. Miałem wtedy, moi drodzy, 13 lat. Miałem w tym momencie nagrywania tego, miałem 13 lat. 13-letni Nexus siedział w tym momencie i podjarany przed premierą Wrath of the Lich King. Moi drodzy, w tym momencie, pamiętacie moją historię, jak mówiłem o tym, że miałem zamówionego Wrath of the Lich Kinga, moja historia z pudełek. I później czekałem chyba 2 dni po premierze, bo do Empika nie przyszła moja fizyczna kopia zamówiona. I to w tym momencie miałem już zainstalowanego, moi drodzy, w tym momencie miałem jakby zamówionego tego Wrath of the Lich Kinga. I byłem tak podjarany, że ja patrzyłem na tą mapę i już sobie tak myślałem, jak to będzie wyglądać ta kraina, albo ja pójdę tutaj, w to miejsce sobie pójdę i zobaczę. Ja, ciekawe ile teraz lajków będzie miał ten film, na razie ma 7. Ale jazda. Zobaczcie nawet, że tutaj jest jeszcze pre-patch, widzicie te czaszki? To były te inwazje w ogóle. Jeszcze, rzeczywiście, wszystko było. Ja miałem jeszcze quest helpera. Quest helper pokazywał właśnie takie linie, gdzie musisz iść, żeby oddać questa ten, nie? Już są komentarze, już są? O nie. Ale to jest, moi drodzy, jaka to jest część historii niesamowita. Ja cię pierdykam. Miałem właśnie takiego peta. To był mój pet, rzeczywiście. Ja właśnie bardzo dużo grałem PvP i zdobywałem sobie ten gear tutaj. Ja byłem tak podjarany tymi shoulderkami, tym hełmem, tym merciless setem. Najlepsze jest to, że ten set nie był aktualnym setem. To był set, który ja po prostu nie wiedziałem, że można kupić lepszy set. Ja nie wiedziałem, że można kupić ten lepszy, ten wyższy w tym prepatchu. Ja kupowałem ten set i po prostu, wiecie, miałem wtedy 3 lata
Nie, to jest niesamowite, ale wow. Na podstawie tego filmiku zrobili płatny Burning Crusade Classic. Tak jest, dokładnie. Dokładnie tak zrobili. Niesamowite. Jakie to były... Jakie to są kurcze rzeczy. Holy shit. Ale jazda. To jest, moi drodzy, najstarszy film na YouTubie mojej postaci, mnie, który nagrałem na moim jakimś kanale. Ja nie mam English, angielski. Ale PogChamp, totalnie. Ile wspomnień, kawał historii, naprawdę, to jest niesamowite. To jest 2008 rok. Masakra. Co to za kanał? No mówię ci, niezły angielski jak na 13-latka. Zawsze chciałem zobaczyć mapę Northendu Pogu. Oj nie, najlepszy streamer. Zataczamy, jakby ja w tym momencie, jakby wyobraźcie sobie, że ja w tym momencie nawet przez myśl by nie przeszło, że kurde, tyle lat, dosłownie ile, 14 lat później będę siedział tutaj i patrzał na samego siebie i miał takie wow. Kurde, ale jazda. 1234 wyświetleń, 1234 wyświetlenia. Wow, ale jazda. To już w ogóle jest cudownie. Ale jazda. Ale jazda. Niesamowite. Pozdrawiam Nexus Live. Ciekawe, bardzo ciekawa rzecz. Ja muszę to zapisać. Ja muszę ten film zapisać. Oh.